Przed nami 12. edycja Top Model, tak jak już zdążyłem wspomnieć. Dla kogoś to byłoby 12 lat temu, a dla ciebie to mogłoby być jednak w kalendarzu dwa małżeństwa temu. Tak. I mnie ciekawi, czy ty dzisiaj w swojej głowie myślisz, a może ja nie mam szczęścia w miłości? Wiesz co, myślę, że nie. Myślę, że wiesz, każdy przechodzi coś w życiu, nigdy nie ma gwarancji. Nieraz ludzie siedzą w związku dla dzieci, niektórzy siedzą w związku i nie są szczęśliwi. I wiesz, my zdecydowaliśmy, po co siedzieć, jak się jest nieszczęśliwym. Jeszcze jesteśmy, wiesz, w takim wieku, że możemy poznać kogoś. I po co żyć, jak się, wiesz, no, się nie kocha tak naprawdę. Ważne, ale bardzo trudne, bo często ta moc przyzwyczajenia się do tej drugiej osoby jednak wygrywa i ludzie tkwią w tych związkach. Błąd. Tak, i wiesz, nie, przyznam się, jest to smutne, bo wiadomo, teraz jestem w takim wieku, gdzie już bym chciała mieć rodzinę już taką stabilną, a nie znowu, że okej, muszę wychodzić na randki, to mnie w ogóle nie kręci. I wiesz, jak już poznam kogoś, no to kto musi to jakoś łatwo przyjść, bo tak naprawdę już nie mam tej ochoty takiej. Co wiesz, może 10 lat temu, czy 5 lat temu. Żółwik. Tak, żółwik, tak. Tak samo. Tak, no, że mi się nie chce, że wiesz, wolę spędzić czas z moją córeczką, niż strata czasu chodzić po randkach. Że wiesz, przyznam się do tego, bardzo mi jest smutno, że taka sytuacja jest, bo bym chciała dla niej trzymać razem rodziny, ale no, jest jak jest. Mhm. Ja pamiętam, że my taką rozmowę odbyliśmy w lutym, gdy promowaliśmy catering. Ja wtedy zapytałem cię dokładnie, dlaczego o Douglasie mówisz ojciec dziecka. Okay. Nie przypuszczałem, że te sprawy tak się potoczą, ale faktycznie już wtedy przyznawałaś, że nie jest między wami dobrze, tylko nie chciałaś jeszcze o tym mówić otwarcie. Tak. W jakim byłaś wtedy momencie życia? Znaczy wiesz co, myślę, że byłam słabszym, jako chodzi o córeczkę, bo jako matka bardzo ciężko było mi... Myślałam, że nigdy się nie będę mogła przyzwyczaić do sytuacji, gdzie jej nie mam 24 na dobę. To było dla mnie najbardziej trudne, żeby sobie jakoś w głowie to w ogóle, wiesz, wyjaśnić. I o to bardziej chodziło. A tak to jako relacje, no nieraz jest dobrze, nieraz źle, że wiesz, że to w ogóle nie chodziło, ale jako chodzi o właśnie, żeby ją mieć koło siebie cały czas, to było dla mnie bolesne.